Dzień Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten sobotni wieczór. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj w okruchach życia zastanowili się, jak mamy budować fundamenty mocnego małżeństwa. Co jest w tym bardzo istotne? I pierwsza rzecz, która jest bardzo istotna, to jest czas dla siebie nawzajem. Pierwsze, to żeby budować solidne małżeństwo, to musicie znaleźć dla siebie czas. Aby zaplanować bliską i trwałą więź małżeńską, to trzeba regularnie poświęcić sobie ten czas. Nie od czasu do czasu, nie raz w roku, czy dwa razy w roku. Czy to, że razem spędzicie ze sobą wakacje, to za mało. Regularny czas, czyli systematyczny. I może warto zaplanować sobie na przykład 2 godziny w tygodniu na wasze sam na sam, aby rozbudzić romantyczność, bawić się, porozmawiać o uczuciach, o nadziejach, o lękach, o troskach, o radościach. I nazywamy to czasem małżeńskim. Czas małżeński powinien mieć wszelkie cechy randek. Celem czasu małżeńskiego jest po pierwsze podtrzymywanie romantyczności w związku, docenienie współmałżonka i pogłębienie wzajemnego zrozumienia, ale też zapewnienie stałej komunikacji na głębszym poziomie. I co zrobić, żeby ten czas małżeński nie zaniknął, żeby on gdzieś tam nie zaginął? Po pierwsze, trzeba go zaplanować, po prostu. Zaplanować. To nie dzieje się automatycznie. Wybierzcie przede wszystkim najodpowiedniejszą porę dla Was i zapiszcie ją w kalendarzu. Na przykład poniedziałek wieczorem czas małżeński. Godzina 18, godzina 19. Dalej. Może jeszcze taka uwaga, że jeżeli jesteście bardzo zapracowani, to może warto wtedy ten czas małżeński zaplanować z większym wyprzedzeniem, żeby ten czas się znalazł. Po drugie, traktujcie to priorytetowo, jako coś ważnego, istotnego. Uczyńcie też z czasu małżeńskiego zobowiązanie, które będziecie przestrzegać bezwzględnie w każdym tygodniu. Niech będzie ono dla Was sprawą ważną, najważniejszą przed innymi potrzebami, takimi jak praca, spotkanie z przyjaciółmi, uprawianie sportu, a może nawet wychowanie dzieci. Po trzecie, chrońcie go. Chrońcie ten czas. Ochraniajcie ten czas przed rozproszeniem i zakłóceniami, takimi jak telefon, goście, telewizja, czy nadgodziny w pracy itd. Kiedyś jedna osoba powiedziała coś takiego. Traktowanie czasu małżeńskiego priorytetowo jest stale najtrudniejszym wyzwaniem, z jakim się zmagamy, ale i najważniejszym pod względem wpływu, jaki wywiera na nasz związek małżeński. I druga rzecz, która pomaga w budowaniu solidnych fundamentów małżeństwa, to jest zaspokajanie własnych potrzeb. Dążenie do zaspokojenia własnych potrzeb, i to na przykład potrzeby miłości, zachęty, wsparcia, pocieszenia, czyli tych potrzeb emocjonalnych. Po drugie, każdy z nas tęskni za tym, by być przez kogoś kochanym i poznanym. Po trzecie, w każdym z nas jest jakaś taka wewnętrzna pustka, która potrzebuje wypełnienia miłością. I też to jest potrzeba, która się realizuje w małżeństwie. Dalej, gdy jest w nas pustka, to czujemy się sami lub samotni. I nie bójmy się o tym mówić. Szczególnie w waszych relacjach. I po kolejna rzecz, którą musimy zapamiętać, to wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby tworzyć relacje. Żeby tworzyć relacje. I to jest bardzo istotne i ważne. W jaki sposób zaspokajamy własne potrzeby?
Przede wszystkim przejawia inicjatywę. Bądź proaktywny, a nie tylko reaktywny. Proaktywny. Postawa reaktywna oznacza skupienie się na słabościach współmałżonka. Po drugie, bycie proaktywnym oznacza skupienie się na pragnieniach współmałżonka. Po trzecie, postawa proaktywna przybliża małżonków, ponieważ każdy z nich czuje się kochany przez tą drugą osobę. A gdy czujemy się kochani, to sami pragniemy kochać. I pamiętajmy o tym. Przede wszystkim w tym zaspokajaniu potrzeb, co jest ważne, uczenie się siebie. Przede wszystkim niech to będzie taki czas rozpoznawania waszych wzajemnych potrzeb. Po drugie, potrzeby i pragnienia współmałżonka są często inne niż nasze. Więc inne potrzeby ma mąż, inne potrzeby ma żona i ważne jest to, żeby o tym rozmawiać. Po trzecie, odkryj, co dla twojego współmałżonka jest ważne. W przeciwnym razie dajesz tylko to, co chciałbyś sam otrzymać. Po czwarte, potrzeby z czasem się zmieniają. Dlatego warto o tym dyskutować. Dalej, proś, a nigdy nie żądaj. To też jest bardzo istotne. Kolejna rzecz. Nie możemy z góry zakładać, że mąż czy żona automatycznie zna nasze pragnienia. Musimy o nich mówić. Pamiętajmy o tym. I życzę wam dobrego wieczoru. Szczęść Boże.